Punkt wieczorny, rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Głojska, witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem jest pan Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie raz jeszcze. Dobry wieczór, panie redaktor. Panie ministrze, co była pierwsza prezes Sądu Najwyższego robi w Sądzie Najwyższym? No, część najbardziej publicznie może sobie zadawać pytania. Mówiąc najbardziej kolokwialnie, udaje, że urzęduje. No bo trudno to inaczej określić. To A czy za udawanie urzędowania przysługuje wynagrodzenie w Polsce? Czy raczej nie? No nie, no pani sędzia Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku. Byłym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, przysługuje jej uposażenie sędziego w stanie spoczynku, czyli 75% ostatniego wynagrodzenia na stanowisku, które zajmowała. No, dotarły do mnie wieści, bo to gdzieś w domenie publicznej się pojawiło, że ma wypłacane wynagrodzenie tak, jakby nadal była sędzią czynnym, tak jakby była pierwszym prezesem. No, ale to jest kwestia, myślę, w przyszłości no, dokonania określonych rozliczeń, bo takie wynagrodzenie z pewnością jej nie przysługuje. A kto w takim razie podejmuje taką decyzję? Ona sama? Czy pan kapitan, zdaje się, sędzia Iwulski? Kto w takim razie decyduje o tym, żeby pani byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego za udawanie w gruncie rzeczy, pozorowanie pracy, wypłacać wynagrodzenie za pracę? No bo to jest dość niespotykana sytuacja. No jest to czynność, oczywiście wypłata wynagrodzenia to czynność techniczna. Wykonują no, ktoś jakieś podejmuje taką osoby decyzję, z kadry, ale oczywiście nie czynią to bez zezwolenia czy wręcz polecenia z góry. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że wykonującym obowiązki pierwszego prezesa, no w tym czasie, w którym mamy wakat na tym stanowisku od bodajże 4 lipca, jest pan prezes Izby Pracy Iwulski i myślę, że to jego decyzja, ale oczywiście pełnej wiedzy nie mam, bo Sąd Najwyższy jakby nie jest instytucją, którą w jakikolwiek sposób minister sprawiedliwości nadzoruje, więc no, mam taką wiedzę, jaką ma pani redaktor, czy wszyscy oglądający nasz program. No dobrze, panie ministrze, a jak to jest w takim razie, kto kieruje w tej chwili Sądem Najwyższym? Czy pani była pierwsza prezes, no, która, jak wiemy, przychodzi do pracy i zdaje się, że pracuje, no, skoro dostaje wynagrodzenie, czy też pan sędzia kapitan Iwulski? No bo to trudno się w tej chwili zorientować. To ja zadaję takie proste pytania, bo one myślę, że dla obywateli no, odpowiedzi nie są jasne na te pytania dla obywateli. Od strony prawnej wydaje się nie budzić wątpliwości, że jest to oczywiście pan sędzia Iwulski. A faktycznie tak jest, że to on podpisuje się pod jakimiś dokumentami, czy też jako szef, nazwijmy to, Sądu Najwyższego? Nie wiem, nie kojarzę. Znaczy tak, jeżeli dostajemy na przykład w ramach opiniowania projektów aktów normatywnych, które wychodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości, nawet jakichś tam rozporządzeń czy projektów ustaw, to rzeczywiście kojarzę pisma z podpisem prezesa Iwulskiego. Nie kojarzę po 4 lipca żadnego dokumentu podpisanego przez panią sędzię Gersdorf, więc wydaje mi się, że przynajmniej na zewnątrz, w relacjach stricte urzędowych, Sąd Najwyższy, Ministerstwo Sprawiedliwości czy jakiekolwiek inne ministerstwo, ten ciężar na siebie bierze prezes Iwulski. No, z drugiej strony w oglądzie publicznym mamy do czynienia z taką sytuacją, jakoby nadal pierwszym prezesem była pani sędzia Gersdorf i mam nadzieję, że jakby ta dziwna, niespotykana, nadzwyczajna, można powiedzieć wręcz gorsząca sytuacja no, skończy się jak najszybciej, no ale do tego jest potrzebne dokonanie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w stosownym trybie. Mam nadzieję, że jak najszybciej do tego dojdzie. Ale pan się nie obawia, że jeżeli taka sytuacja może trwać
w Sądzie Najwyższym i była pierwsza prezes przychodzi, niby pracuje, ale na pewno pobiera wynagrodzenie, choć na zewnątrz sąd reprezentuje pan sędzia Iwulski, to spodziewa pan się, że chociażby wybór nowego prezesa i jego zaakceptowanie i jego początek może w pracy, tak to nazwijmy, w Sądzie Najwyższym będzie przebiegał już w miarę normalnie, że uda się tą sytuację ustabilizować, czy że być może będzie tak, że będzie grupa sędziów, którzy będą uznawali, że pani prezes była, prezes Gersdorf jest ich tym właściwym, takim prawomocnym przełożonym. To znaczy, nie można wykluczyć takiej sytuacji. Po tym, co się wydarzyło w ostatnich kilku miesiącach, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, ja musiałem swój osobisty pogląd co do sędziów Sądu Najwyższego, oczywiście nie wszystkich, ale przynajmniej niektórych, zrewidować, bo nigdy wcześniej nie spodziewałem się, że można na przykład występować jaskrawie poza granicami swoich kompetencji, a te postanowienia o zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym pod pozorem wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no pokazały, pan że... Pan się nie spodziewał takich nie, no nie spodziewałem się. Myślę, że mało kto, niezależnie od tego, mało kto, mówię, ze świata prawniczego, rzecz jasna, bo to przede wszystkim nas, prawników, interesuje od strony fachowej funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Myślę, że mało kto z prawników, niezależnie od tego, czy identyfikowanych z opcją rządową, czy antyrządową, spodziewał się, że coś takiego nastąpi. No, czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. A to nastąpiło i nie uczyniły tego krasnoludki, tylko uczynili to sędziowie Sądu Najwyższego, więc jeżeli coś takiego się stało, to można oczywiście żywić obawę, że będą również sędziowie, którzy no, będą uparcie nie przyjmować do wiadomości, że pani sędzia Gersdorf przeszła w stan spoczynku, że mamy inną osobę, czy będziemy mieli inną osobę, która będzie pełniła czynności pierwszego prezesa, będzie po prostu pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Mam też jednak nadzieję, że jakby w sferze takiej symbolicznej, jakże też istotnej z medialnego punktu widzenia, nie dojdzie do jakichś gorszących sytuacji. No, nikt się do biurka nie będzie przykuwał, nikt nie będzie się... Ale są apele do pani sędzi Gersdorf, żeby wysłała straż wobec sędziów nowych, którzy będą chcieli przyjść do Sądu Najwyższego, żeby zabezpieczyła pieczęcie, dokumenty, no cokolwiek by to miało znaczyć. Ja zadaję te pytanie, zresztą zadaję różnym gościom, dlatego że zastanawiam się, jak, czego się możemy spodziewać. Tak jak pan powiedział, no, doszło do wydarzenia bez precedensu. Sąd Najwyższy, nie mając ku temu żadnych podstaw prawnych, zawiesił funkcjonowanie, twierdzi, że zawiesił funkcjonowanie ustawy. Są sędziowie, którzy wzywają do działań, no chociażby takich jak blokowanie w gruncie rzeczy Sądu Najwyższego, ale też do innych, żeby bojkotować w takim sensie prawnym później no chociażby wyroki wydawane przez sędziów tych nowych tak zwanych, których już nazywa się, przynajmniej część środowiska sędziowskiego nazywa dublerami. Ja się zastanawiam, jak można uporządkować tą sytuację w Polsce, w Sądzie Najwyższym szczególnie. Czy to pana zdaniem po prostu czas to zrobi, że tej akcji nie można w nieskończoność prowadzić, czy też no, ale będzie trzeba podjąć jakieś działania wobec tych, którzy w sposób uparty no, nie będą respektować prawa, choć są przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. To znaczy, no z całą pewnością prędzej czy później ten spór się zakończy. Miejmy nadzieję, że prędzej i że nie dojdzie do konieczności rozważania jakichś sankcji dyscyplinarnych, czy tym bardziej karnych wobec przedstawicieli Sądu Najwyższego, bo przecież byłoby to bardzo smutne, że do czegoś takiego doszło. Jakimś pozytywnym prognostykiem jest to, co jakiś czas temu, no kilkanaście dni temu powiedział pan sędzia Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, że no on się nie spodziewa tego, żeby tu dochodziło do jakichś gorszących scen. Mam nadzieję, że
że jest to również stanowisko pani sędzi Gersdorf, bo podejrzewam, że rzecznik sędzia Laskowski nie udzieliłby takiej wypowiedzi, gdyby nie rozmawiał na ten temat z panią sędzią Gersdorf. A to jest jakby bardzo istotne, tak? Bo jeżeli sytuacja i osoba pani sędzi Gersdorf jest tutaj w jakiś sposób symboliczna i centralna, no to od jej zachowania, od jej odpowiedzialności będzie też, myślę, zależeć zachowanie innych sędziów, którzy no, gdzieś tam patrzą w jej kierunku i oczekują nadawania tonu wydarzeniom. Więc jeżeli to będzie tak, że tu nie będzie jakiś prób właśnie stosowania rozwiązań siłowych, zupełnie nieprzystujących przecież świątyni sprawiedliwości, jaką jest Sąd Najwyższy, no to może i ci inni sędziowie, niezależnie od tego, co sobie myślą, jednak przyjmą do wiadomości, że jest porządek prawny, oni są sędziami, obowiązuje ich ten porządek prawny tak jak każdego innego obywatela. No i nie będą prowadzić działalności destrukcyjnej i dla Sądu Najwyższego, co jest oczywiście bardzo negatywne, ale szerzej dla państwa. No przecież nie możemy tworzyć równoległego czy alternatywnego państwa, alternatywnego Sądu Najwyższego, alternatywnych rozstrzygnięć. No ja mam wrażenie, że to jest scenariusz, który przynajmniej przez część środowisk prawnych, nawet nie tylko sędziowskich, jest rozważany zupełnie poważnie. Ja zapytam pana, bo przecież też pan ma doświadczenie zawodowe przed pracą w Ministerstwie Sprawiedliwości, doświadczenie pracy w sądzie. Jak pan uważa, dlaczego doszło do tej sytuacji? Dlaczego ta reforma wywołała tak dość silny bunt? Nie mówimy powszechny, bo te stowarzyszenia, które są szczególnie aktywne, stowarzyszenia sędziowskie, one nie mają nawet połowy, nawet mniej, dużo mniej, nie zrzeszają połowy sędziów w Polsce. Ale mimo wszystko te emocje są ogromne. No bo można powiedzieć tak, no w zasadzie przecież państwo do Sądu Najwyższego powołują też prawników. No to są ludzie, z którymi znaczna część miała jakoś do czynienia, czy w sądzie, czy gdziekolwiek indziej. To nie są ludzie spoza zawodu, to są też prawnicy. Dlaczego w takim razie bunt taki przeciwko? No to jest oczywiście zastanawiające, bo no, nie chodzi przecież o, nie wiem, jakieś kwestie finansowe, tak? No, jakby ci, którzy przechodzą w stan spoczynku, bo taka jest wola ustawodawcy i w większości przypadków również ich wola, bo przecież mogli złożyć wnioski do pana prezydenta, mogły być one uwzględnione, nie zrobili tego celowo, tak? No, większość sędziów tak to zrobiła, więc czynnik jakby finansowy nie jest istotny, bo 3/4 wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego w określonym wieku, no to nie jest coś, co powoduje, że nie wiem, ktoś jest pozbawiony środków do życia i będzie przymierał głodem, no przecież tak nie jest, to są nadal poważne sumy pozwalające na godne życie. Ja się obawiam... Nie tylko na prowincji. Nie tylko na prowincji. Ja się obawiam, że no jest coś pod spodem. To znaczy, no być może jakieś rzeczy, które niektórzy sędziowie, czy wielu przedstawicieli świata prawniczego, mając może wiedzę o jakichś nieprawidłowościach, no za wszelką cenę chcę nie dopuścić do tego, żeby ta wiedza stała się udziałem opinii publicznej, czy wręcz organów ścigania. Ja oczywiście nie powiem, bo byłoby to nieodpowiedzialne, że następowały nieprawidłowości w Sądzie Najwyższym, czy w sądach powszechnych, no, ale z drugiej strony... Słyszeliśmy, opinia publiczna na przestrzeni ostatnich lat miała możliwość zapoznania się chociażby ze stenogramami, nawet ze z zapisami rozmów sędziów. No, które, powiedzmy, no, słowa tam wypowiadane no, budziły, to powiem najłagodniej, daleko idące zastrzeżenia i wątpliwości. No, ale to jest oczywiście prawda, pani redaktor. W związku z tym trudno powiedzieć, że najciemniej jest pod latarnią, chociaż z czegoś się to powiedzenie popularne wzięło. No ale właśnie ta słynna rozmowa z udziałem sędziego Sądu Najwyższego, czy afera krakowska,
też na szczytach, tylko sądownictwa powszechnego, bo to sąd apelacyjny w Krakowie, która też no, rozlewa się trochę szerzej, no to każą się zastanawiać, czy tu chodzi rzeczywiście o, nie wiem, zasady, o wartości europejskie, o ideę, czy tu chodzi po prostu brutalnie o ochronę własnych, no, własnej czci, własnego mienia, a może ja i własnej wolności. Ale rozumiem, że pan jako wiceminister sprawiedliwości, jako sędzia z doświadczeniem nie wyklucza, że w polskich sądach i również w Sądzie Najwyższym mogą istnieć układy, tak to nazwijmy, które są, były po prostu wprost łamaniem prawa. Pan tego nie wyklucza dzisiaj. Nie mogę tego wykluczyć, bo jakby ta treść rozmowy pokazuje, że co najmniej mamy do czynienia z nieetycznym postępowaniem. Nie chcę mówić więcej, bo jakby nie jestem od tego. Możliwe no to było dlaczego... załatwianie sobie orzeczeń? No bo przecież ta rozmowa tego dotyczyła. Tam pojawiał się instruktaż. Pojawiał się wątek w jaki sposób instruowania, w jaki pismo. Sposób pisze się skargę kasacyjną po to, żeby ona nie została odrzucona z powodów formalnych. No, rozumiem, że w domyśle można przewidywać, że osiągnęła skutek, który miał być osiągnięty. Więc oczywiście nie można wykluczyć, że były inne tego rodzaju rozmowy, tylko nie zostały nagrane. I być może stąd wynika potężny opór określonych środowisk przeciwko reformie Sądu Najwyższego, przeciwko Izbie Dyscyplinarnej. No bardzo wiele, nie waham się tego użyć słowa, patologii w środowiskach prawniczych, także sędziowskim czy prokuratorskim, wynika z takiego poczucia nieodpowiedzialności. To znaczy no, tego, że właściwie możemy robić prawie wszystko, poza jakimś tam ordynarnym przestępstwem, to jakieś tam takie nasze działania w sferze naszej służby sędziowskiej, prokuratorskiej, no to nam ujdą, tak? To znaczy rzecznik dyscyplinarny się nie zainteresuje, prokurator się nie dowie, jeżeli to jakoś wyjdzie, to zostanie załatwione. To się kończy. Myślę, że w sądownictwie powszechnym już mamy innych rzeczników dyscyplinarnych i niedługo będziemy mogli oglądać efekty ich pracy, ale no, do tego też jeszcze potrzebne jest powołanie Panie Izby Dyscyplinarnej, ale w Sądzie Najwyższym przecież to samo musi się stać. To znaczy, no, musi być rzecznik dyscyplinarny, który będzie realnie reagował na podejrzenia, które są formułowane i musi być Izba Dyscyplinarna złożona z całkowicie niezależnych osób, które nie będą wahały się podejmować decyzji, które no, nie są decyzjami, które są łatwe. Tak? Panie ministrze, mamy jeszcze chwilę. Ja chciałam o jedną sprawę zapytać, dlatego że argumentem, mam wrażenie, że takim koronnym, poza tam obsadzaniem stanowisk w wymiarze sprawiedliwości wedle klucza politycznego i tak dalej, to jest taki argument, który się pojawia, że ludzie nie odczuwają skutków pozytywnych tej reformy, że procesy są dłuższe, wszystko się wydłuża, że jednym słowem opozycja mówi tak, było gorzej niż, znaczy i było lepiej niż jest, ale PiS obsadził swoimi i to jest koniec tej reformy. Pan się zgadza? Nie, no, fundamentalnie się nie zgadzam. Oczywiście z tym, że to co robimy nie zmierza do poprawy sytuacji. Mogę się zgodzić, że nadal nie jest dobrze. To znaczy jeszcze jesteśmy daleko od tego, czego by społeczeństwo oczekiwało. Ale też no, wszystkim, którzy w taki sposób mówią, no, opozycję można zrozumieć. Ona od tego jest, żeby krytykować nawet rzeczy bezspornie pożyteczne, bo jest opozycją. Ale wszystkim krytykom, nie tylko tym z opozycji, no, trzeba pokazać, z jak potężnym organizmem mamy do czynienia, bo przecież sądownictwo powszechne to 10 tysięcy sędziów, prokuratura to 5 czy 6 tysięcy prokuratorów. Do tego z wbudowanymi wieloma bezpiecznikami, które w sytuacji, kiedy chce się dokonać realnej zmiany, a nie jakiegoś tam kosmetycznego udawania, że coś robimy, no to te bezpieczniki się pojawiają. No dlaczego my na przykład
kilka już zmian prawa ustroju sądów powszechnych przeprowadziliśmy. Dlaczego zmieniliśmy ustawę o Sądzie Najwyższym czy ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa? Bo się okazywało, że jeżeli jest jakaś zmiana, nie wiem, wymieniamy nieudolnych prezesów, no to się okazuje, że na przykład są paraliżowani przez decyzje organów kolegialnych sądów, kolegiów, zgromadzeń sędziowskich i na przykład chcą przenosić sędziów tam, gdzie jest praca, z tych miejsc, gdzie... Czyli dochodzi po prostu do sabotowania. Dochodzi do absolutnie do sabotowania, dochodzi do prób bojkotowania, dochodziło do nieprzychodzenia na jakieś zgromadzenia czy na kolegia po to, żeby je zerwać, żeby prezes nie mógł zarządzać sądem. Okazuje się, że my mamy cały czas do czynienia z sytuacjami, które nigdy w przeszłości nie były testowane, tak? Bo nigdy w taki sposób się środowisko nie zachowywało. Dlaczego? No bo nikt chyba przed nami nie próbował realnie zreformować wymiaru sprawiedliwości. I rzeczywiście można powiedzieć, byliście nieprzygotowani, nie przewidzieliście pewnych rzeczy, no ale myśmy nie przewidywali na przykład złej woli i poczucia absolutnego braku odpowiedzialności za własne państwo, a część środowiska sędziowskiego dokładnie czymś takim się wykazuje, bo przecież to jest takie działanie na zasadzie im gorzej, tym lepiej. Ja podam przykład, pani redaktor. Teraz jest w Warszawie taka działalność Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, która absolutnie sabotuje działalność prezesa Sądu Okręgowego. Jest sędzia z Sądu Rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego. Tam dostaje nowe sprawy. Powinien być zwolniony z tych spraw, które dotychczas prowadził, zwłaszcza, że przychodzą nowi sędziowie, asesorzy. Kolegium przyjęło taką zasadę, że nie będzie nikogo zwalniać. Czyli sędziowie mają, ci najlepsi, którzy są delegowani przez ministra sprawiedliwości do sądu wyższej instancji, niech pracują na dwa etaty, a ci, którzy przychodzą, niech się nudzą. No to jest działanie destrukcyjne, to jest działanie na zasadzie takiej, niech się zawali, to wtedy powiemy, a mieliśmy rację, a ten minister jest nieudolny, a ten prezes od ministra jest nieudolny. No to jest nieodpowiedzialne, tego nie można tolerować. Bardzo dziękuję, stawiamy kropkę. Pan Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, był gościem Telewizji Republika. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Zachęcam, proszę z nami pozostać. Do zobaczenia.